Moi drodzy, tajemnice światła różańca świętego. Nowe tajemnice, przez wielu jeszcze ciągle na nowo odkrywane, ale przecież niosące rzeczywiście tak wiele światła. Światła, którego wyjątkowym potwierdzeniem, przykładem jest sama Maryja. I po to rozważamy te tajemnice, aby również w taki sposób spojrzeć na nasze życie. Kiedy stajemy wobec tajemnicy chrztu Pana Jezusa w Jordanie, tak wiele obrazów, znowu tak wiele myśli, wątków, ale tak wyjątkowo brzmią te słowa, które zapisują ewangeliści, jakie były usłyszane w czasie chrztu Pana Jezusa. Głos, który odezwał się z nieba, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I zastanówmy się. Słowa Boga, Ojca, ale jednocześnie jak wyjątkowo one brzmią wtedy, kiedy sobie uświadamiamy miłość Maryi. W jaki sposób ona doświadczała właśnie prawdę tych słów. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Ci wszyscy, którzy nie są mamami, mają problem z tym o wiele większy. Drogie mamy słuchające i rozważające razem z nami tę tajemnicę, wy najlepiej wiecie, jak przeżywa tę miłość matczyną właśnie osoba, kobieta niosąca pod swoim sercem, a potem patrząca i towarzysząca dziecku w życiu właśnie tę prawdę. Ale to jest właśnie dla nas wielkie zaproszenie. Zaproszenie, które pokazuje i potwierdza, że to światło miłości jest ofiarowane. To światło, które my nazywamy światłem wiary. Ten wyjątkowy moment, kiedy bez względu na to, co się dzieje wokół, jak inni to przeżywają, jak to nazywają, jak o tym mówią, ja to potrafię dostrzec w swoim sercu umiłowanym, którym ja też mam upodobanie. Niech ta tajemnica rozwinie właśnie tę prawdę, a jednocześnie doprowadzi nas do tej następnej tajemnicy, kiedy rozważamy wesele w Kanie Galilejskiej, ten pierwszy cud Jezusa. I znowu to niesamowite światło wrażliwości Maryi. Maryi, która staje wobec swojego Syna i mówi, nie mają już wina. I te słowa Jezusa, czy to moja lub Twoja sprawa, niewiasto. Ale jednocześnie myślę, że ta cała historia, ten cały moment, ten cały dialog właśnie prowadzi ku temu, abyśmy my potrafili odpowiedzieć sobie, tak, to moja sprawa. To wszystko, co jest tajemnicą wiary, to wszystko, co jest darem Boga, to wszystko, co ja niosę w sobie, nie mogę tego zmarnować, nie powinienem tego w jakiś sposób zniekształcić. Po to modlitwa, po to każdy różaniec, po to każdy paciorek, kiedy uświadamiamy sobie, że nie mogę go zmarnować. To jest moje dzieło, to jest ten dar, który Bóg wkłada w moje ręce, po to, aby on się rozwijał, po to, aby przynosił jak najlepsze owoce. Warto również i w ten sposób na to spojrzeć. A wtedy to wszystko, co było udziałem nowożeńców, kiedy oblubieniec słyszy tę pochwałę od starosty, że potrafił rzeczywiście zachować to, co najpiękniejsze, na ten moment, kiedy inni już nie zachowują. Niech to będzie zaproszeniem do naszej wierności i wytrwałości, bo wtedy tym bardziej zobaczymy wartość tej kolejnej tajemnicy światła, kiedy Chrystus głosi Królestwo Niebieskie, kiedy głosi Ewangelii, ale jednocześnie wzywa do nawrócenia. I to jest ten moment, kiedy my mamy sobie uświadomić chociażby te słowa, które były zapewne nad wieloma z nas już jeszcze niedawno wypowiedziane w czasie naszego chrztu, kiedy Ojciec Chrzestny otrzymywał zapaloną świecę i było wypowiadane słowo przez tego, kto udzielał sakramentu chrztu. Przyjmijcie światło Chrystusa, podtrzymywanie tego światła powierza się wam, Rodzica i Chrzestni, aby wasze dziecko postępowało zawsze jak dziecko światłości. Głoszenie Królestwa, wzywanie do nawrócenia. Płomień wiary. Ta jasność, która oczywiście może nieść bardzo wiele różnych refleksji, ale jest wielkim zaproszeniem do tego, abyśmy my potrafili zobaczyć, że najmocniej przemawia Bóg przez świadków. Przez to wszystko, co ja mogę dzisiaj zanieść. Przez to wszystko, co będzie sprawiało, że właśnie moja modlitwa, którą ja podejmę, nie tylko ja, ale we wspólnocie tych wszystkich, dla których ten czas, ten miesiąc, ta modlitwa, tajemnica Maryi jest niesamowicie ważna, że to rzeczywiście będzie żyło, działało, rozwijało. To jest potrzebne.
nawet jeżeli ja do końca nie wiem komu i jak, ale Bóg to sprawi. I wtedy, kiedy staniemy wobec tajemnicy przemienienia Pańskiego, kolejnej tajemnicy światła, znowu staniemy wobec tego wyjątkowego słowa, jakie z nieba się odezwało, jakie usłyszeli apostołowie Piotr, Jakub i Jan na górze przemienienia. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. W jaki sposób ja jestem zasłuchany w to, co jest wolą i darem Boga? W jaki sposób chociażby ja przyjmuję dar Bożego Słowa? Ci, którzy mnie znają, którzy niejednokrotnie może słyszeli różne moje słowa, pamiętają, jak opowiadałem historię sprzed prawie 8 lat, kiedy dzień po moich święceniach biskupich młodzież w katedrze, gdzie byłem proboszczem, zorganizowała wieczór uwielbienia i na koniec odczytała fragment z 9 rozdziału Ewangelii Marka, z której zaczerpnięte jest moje zawołanie, biskupie, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Wyjątkowy tekst, odsyłam, notabene, ta historia się dokonuje po przemienieniu. Tam u Marka, w tym 9 rozdziale, to jest właśnie ten czas. I tam jest jedno cudowne zdanie, które ja wtedy z całą mocą, pierwszą dobę mojego bycia biskupem usłyszałem. Słowa, które Chrystus powiedział, przyprowadźcie go do mnie. Wyjątkowy moment, wyjątkowa tajemnica, jakże prosta. Przyprowadźcie go do mnie. Przed chwilą sami mieliście okazję zobaczyć, jak słońce oświetliło moją twarz. Można było powiedzieć, przyprowadź i postaw tego człowieka w świetle Boga. To jest również moc różańca. I wtedy w sposób zwyczajny i naturalny, a jednocześnie niesamowicie mocny, będziemy potrafili zobaczyć i doświadczyć tajemnicy tej piątej światła ustanowienia Eucharystii. Chrystus staje się obecny, Chrystus żyje, Chrystus działa, Chrystus zwycięża, Chrystus przemienia. Te wszystkie określenia nie są przypadkowe. Ja ponad 27 lat jestem księdzem. Od ponad 27 lat sprawuję sakrament Eucharystii. On za każdym razem jest wyjątkowy i niepowtarzalny. On za każdym razem wprowadza w tę tajemnicę właśnie tej światłości Boga, aby drugi człowiek, aby mój brat, moja siostra, z którym ja przeżywam ten sakrament, albo których Bóg mi zawierza poprzez tę modlitwę, on rzeczywiście jest wzmocniony, jest wprowadzony w to działanie Boga. Pamiętajmy o tym, trzymając różaniec, modląc się, przywołując poprzez naszą modlitwę właśnie tej tajemnicy obecności Bożego życia. Niech Maryja oręduje, niech wspiera, niech sprawia, żeby to, co ona przeżywała, czego ona doświadczyła, przynosząc człowiekowi Chrystusa Zbawiciela, w tym, co jest ludzką postacią, ale i w tym, co jest duchowym życiem i działaniem, niech to również się dokona w nas i przez nas.